Witam Państwa serdecznie. Witam Państwa serdecznie w Muzeum Krakowa. Obrazy rysowane sercem i soczewką. Proszę Państwa, gdyby, tak myślę, zaryzykuję, gdyby zapytać takiego przeciętnego krakowianina, z czym kojarzy Muzeum Krakowa, no to oczywiście, że odpowiedziałby szopkami krakowskimi. To nie ma wątpliwości, żeby tak było. Ale myślę, że na drugim miejscu to padłoby stwierdzenie z kolekcją Ignacego Kriegera. Tak mi się wydaje. Co jest potwierdzone, nie wiem, część z Państwa pamięta takie seminarium poświęcone, takie spotkanie na otwarcie Tezaurusa Krakowiński, gdzie rozmawialiśmy o cyfrowym Tezaurusie. I tam kolekcja Kriegera, kolekcja fotograficzna, ona w takim odbiorze online'owym, w czasie przedpandemicznym była wyróżniona jako rozpoznawalna. To na pewno zasługa Muzeum Krakowa, a szczególnie działu fotografii krakowskiej, a pracowników działu fotografii, który to zespół włożył sporo pracy w promocję i upublicznienie, wprowadzenie do takiego szerszego obiegu kolekcji fotograficznej, jednej z kolekcji, kolekcji Kriegera. Ignacego, Amalii i Natana, bo to też zasługa tych ostatnich lat, że nie tylko Ignacy przecież. Mówię o tym dlatego, pamiętamy urodziny Ignacego Kriegera, przypominamy sobie te piękne czasy sprzed kilku lat, że teraz spotykamy się oczywiście z panią kustosz Ewą Gaczą, witamy serdecznie panią kierownik, panią kustosz, ale spotykamy się z kolekcją fotografii Henryka Hermanowicza. Więc tak myślę, pani kustosz to zweryfikuje, że jak dla XIX wieku Krieger, to tak dla XX wieku kolekcja Henryka Hermanowicza. Takie wydaje mi się, że ma podobne znaczenie i podobny walor. Dzisiaj też ten wykład i to spotkanie ma taki szczególny wymiar, bo no tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, 25 lat gromadzenia fotografii, kolekcji Henryka Hermanowicza i ten rok 21, to jest taki rok, gdzie muzeum w tej drodze na gromadzenia kolekcji Hermanowicza dochodzi już prawie do finału. I to zasługa w dużej mierze Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, czyli no, środków zewnętrznych, które muzeum pozyskało i które umożliwiło no, zakup kolejnej partii kolekcji Hermanowicza. Ta kolekcja jest w obiegu. Ja sobie sprawdziłem przed spotkaniem, że na naszej stronie na cyfrowym Tezaurusie na około 6 tysięcy fotografii Hermanowicza jest w takim wolnym, powszechnym dostępie. Proszę Państwa, to tyle takiego wprowadzenia. Pani Ewa na pewno bardzo interesująco opowie o tym, czym jest kolekcja Henryka Hermanowicza, z czym mamy do czynienia. No i myślę też dowiemy się o tym zakupie tegorocznym, o tym poszerzaniu kolekcji z tego roku, bo to jest na pewno ważne i ciekawe. Bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie. Chciałabym w kilku słowach przypomnieć sylwetkę wybitnego krakowskiego fotografika Henryka Hermanowicza, a także, jak to już Pan Dyrektor wspomniał, przybliżyć kolekcję jego prac zgromadzoną w naszym muzeum. Muzeum Krakowa od wielu lat gromadzi negatywy i odbitki fotograficzne Henryka Hermanowicza. Pierwsze obiekty trafiły do zbiorów jeszcze za życia artysty, jednak planowane i konsekwentne zakupy rozpoczęły się dopiero po jego śmierci. W tym roku muzeum nabyło ostatnią już partię artefaktów wybranych z bogatej spuścizny fotografa. Zakup kolejnej części obiektów umożliwiło dofinansowanie z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dzięki programowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozbudowa zbiorów muzealnych. Henryk Hermanowicz kojarzony jest z Krakowem, bywał nawet nazywany nadwornym fotografem Krakowa. Jednak nie urodził się w naszym mieście. Na świat przyszedł 20 października 1912 roku w Wilnie. Fotografią zafascynował się już jako nastolatek, nie posiadał jednak własnego aparatu fotograficznego i nie było go stać na jego zakup.
W niedzielę pożyczał więc sprzęt od znajomego sklepikarza i uwieczniał nim piękno rodzinnego miasta. Wkrótce też zaczął odnosić pierwsze sukcesy, dzięki którym stał się właścicielem aparatu Kodak, zdobytego w konkursie fotograficznym. W 1930 roku Hermanowicz rozpoczął termin uczniowski w renomowanym zakładzie fotograficznym Jana Bułhaka, wybitnego artysty fotografa, teoretyka i krytyka. Bułhak był twórcą polskiej szkoły piktorialnej, nurtu w fotografii zrodzonego pod koniec XIX wieku, a inspirowanego malarstwem impresjonistycznym. To właśnie Bułhak wprowadził pojęcie fotografika, by odróżnić artystę fotografa od fotografa rzemieślnika. Był także twórcą i propagatorem idei fotografii ojczystej, polegającej na świadomym wyborze motywów charakterystycznych dla krajobrazu naszego kraju, co podyktowane było uczuciem patriotyzmu. Hermanowicz uczył się od niego technik fotografowania, przejął także zainteresowanie pejzażem. Z czasem stosunki między mistrzem i uczniem zmieniły się w przyjaźń, która przetrwała do lat powojennych. W okresie wileńskim Hermanowicz swój wysiłek artystyczny kierował na utrwalenie piękna architektury i pejzażu, przede wszystkim Wilna i jego okolic. Pracę z tego okresu cechuje staranna kompozycja, zgodna z zasadami właściwymi sztukom plastycznym, harmonia światłocienia, stopniowanie planów i walorów, miękkość rysunku. Jego prace zdobywają nagrody i wyróżnienia, a twórczość artystyczna zostaje dostrzeżona i bardzo pozytywnie oceniona także przez francuskie czasopisma fachowe, w których jest opisywano jako jedna z wybijających się postaci fotografii polskiej. Niestety większość prac z tego okresu zaginęła w czasie II wojny światowej. W zbiorach Muzeum Krakowa znalazły się właśnie dwie oryginalne i cenne odbitki ukazujące te pierwsze dokonania. Pierwsza z nich przedstawia ulubiony motyw Hermanowicza, jeden z wileńskich zaułków ujętych nocą. Druga to niemal malarska impresja ukazująca improwizację z cieniem. Patrząc na nią, możemy zgodzić się z następną notatką w paryskim periodyku z 1933 roku, w której zauważono, że styl fotograficzny Hermanowicza polega na użyciu form nieostrych, na rozpłynięciu linii, na bardzo śmiałych kontrastach świateł i cieni. W roku 1937 Hermanowicz przeniósł się do Krzemieńca, miasta związanego z królową Boną i Juliuszem Słowackim, oraz miejscem działalności najlepszej szkoły południowo-wschodnich kresów w XIX wieku. Wskrzeszone dekretem z 1920 roku Liceum Krzemienieckie było dużym i prężnym ośrodkiem edukacyjnym, kompleksem świetnie funkcjonujących placówek oświatowych z pierwszorzędną kadrą pedagogiczną. W 1928 roku w liceum powstała szkolna pracownia fotograficzna. Jej założycielem był Stanisław Szejbal, znakomity esteta i fotografik, bratanek krakowskiego fotografa Józefa Sebalda. Do tejże pracowni na stanowisko instruktora został powołany Henryk Hermanowicz. Pracy pedagogicznej w pracowni towarzyszyła intensywna działalność fotograficzna, bowiem atmosfera Krzemieńca i jego okolic urzekła Hermanowicza, podobnie jak wcześniej rodzinne Wilno. W tym czasie powstało wiele nastrojowych prac, a sam fotograf tak wspominał ten okres. W tamtych latach fotografia była dla mnie przyjemnością, która wiązała się z zamiłowaniem do wędrówek. Krajobraz mojej rodzinnej ziemi mienił się w każdej porze roku szczególnym urokiem. Rzeki, puszczańskie zakątki, malownicze wsie i miasteczka, zawiłe uliczki. Wszystko to prosiło się o fotografowanie. Nastrojowe fotografie z tego okresu charakteryzują się wyszukaną kompozycją i przesycone są przymglonym światłem, obrazują niezapomnianą atmosferę tamtych lat. W Krzemieńcu przetrwały duże skupiska mieszczańskich domów drewnianych z początku XIX wieku, które nadawały mu niepowtarzalny wygląd. W okresie dwudziestolecia międzywojennego nastąpił wzrost zainteresowania krzemieniecką architekturą drewnianą.
Temat ten poruszali w swych tekstach publicyści, był także jednym z kluczowych motywów pojawiających się w malarskich i graficznych przedstawieniach wołyńskiego miasteczka. Wszystko to wpłynęło na pogłębienie refleksji nad kierunkami ochrony drewnianego dziedzictwa i doprowadziło do uznania historycznego centrum Krzemieńca za rezerwat konserwatorski. Jednym z budynków uwiecznionych przez Hermanowicza są domy bliźniacze, zwane także bliźniakami krzemienieckimi. Pochodzą z przełomu XVII i XVIII wieku. Są to dwa zbudowane z cegły i połączone wspólną ścianą piętrowe budynki mieszkalne, stanowiące oryginalny wzorzec późnobarokowego budownictwa mieszkalnego. Wśród zdjęć nie zabrakło także górujących nad miastem ruin średniowiecznego zamku krzemienieckiego. Wznoszą się one na górze Królowej Bony. Czasy świetności zamek przeżywał w XVI wieku, kiedy to starostwo krzemienieckie zostało własnością Bony, a królowa obrała zamek za swoją siedzibę. Niestety w 1648 roku został on zdobyty przez pułkownika kozackiego Maksyma Krzywonosa, jednego z przywódców powstania chmielnickiego. Zburzonej wówczas twierdzy nigdy nie odbudowano. W okresie międzywojennym Krzemieniec był kolonią artystyczną. Ciągnęli tu chętnie artyści wabieni i pięknem tamtejszego krajobrazu, i zabytkami, i wschodnią aurą miasta. Miasteczko zwano Klejnotem, miastem malarzy wymarzonym na plenery. W 1937 roku zorganizowano przy Liceum Krzemienieckim rysunkowe ognisko wakacyjne, czyli kursy przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych. Zajęcia z historii sztuki, malarstwa, rysunku i rzeźby prowadziła plejada polskich artystów, m.in. Jan Cybis, Hanna Rudzka-Cybisowa, Emil Krcha, Czesław Rzepiński, Stanisław Szczepański, Adam Gerżabek i Kazimierz Tomorowicz. Obok tych zajęć, stricte artystycznych i teoretycznych, Władysław Lam uczył metodyki pracy z uczniem. Kursy odbywały się w Krzemieńcu i położonym niedaleko Wiśniowcu, ongiś siedzibie rodu wiśniowieckich. Na fotografii Henryka Hermanowicza nie widać jednak tej magnackiej rezydencji. W głębi możemy za to dostrzec wieżę nieistniejącego obecnie kościoła karmelitów bosych pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, który został spalony w 1944 roku. Ostatnie lata przed wybuchem II wojny światowej były dla fotografa okresem intensywnej pracy nad dokumentowaniem krajobrazów, architektury oraz folkloru Wołynia i Podola. Hermanowicz stworzył zespół około 2000 zdjęć, przygotowując materiał ilustracyjny do zaplanowanego wydawnictwa monografii Ksawerego Pruszyńskiego z serii Cuda Polski. Niestety do ich wydania już nie doszło, a w zawierusze wojennej materiał ten uległ rozproszeniu. Z czasów tych wędrówek zachowało się zdjęcie hangaru Wołyńskiej Szkoły Szybowcowej, znajdującej się na Sokolej Górze. Szkoła powstała z inspiracji profesorów Liceum Krzemienieckiego oraz Krzemienieckiego Koła Szybowcowego. Jej rozwojem wkrótce zajął się zarząd Wołyńskiego Okręgu LOPP. Przystąpiono wówczas do budowy hangaru zdolnego pomieścić 10 szybowców. Szkoła szybowcowa na Sokolej Górze cieszyła się ogromną popularnością. Kursy ukończyło tu wielu późniejszych wybitnych lotników, a wśród nich córka marszałka Jadwiga Piłsudska, w czasie II wojny światowej pilotka RAF-u. Szkoła prowadziła swoją działalność aż do jesieni 1939 roku, czyli do wkroczenia Armii Czerwonej. W Krzemieńcu Hermanowicz nie tylko rozwijał swój talent, tu również spotkał miłość swojego życia, Emilię Kornaszewską. Była ona absolwentką pedagogium imieniem Juliusza Słowackiego w Liceum Krzemienieckim i pracowała w licealnej bibliotece. To właśnie Emilia pozowała w 1937 roku do zdjęcia zatytułowanego Kobieta z zamkniętymi oczyma. Ta wybitna fotografia została w 2005 roku opisana w amerykańskiej publikacji o fotografii modernistycznej jako intrygujący i znakomity przykład europejskiego surrealizmu i trafiła na okładkę tegoż wydawnictwa.
Emilia i Henryk pobrali się 29 września 1939 roku i wspólnie spędzili ponad 50 lat. Małżonkowie w każdej sytuacji mogli na siebie wzajemnie liczyć. Ukochana żona była wierną i oddaną towarzyszką życia, wspierającą poczynania artystyczne fotografa. Brała udział w jego wędrówkach z aparatem fotograficznym w trakcie przygotowywania kolejnych albumów. Była także pierwszym recenzentem tekstów oraz pierwszym odbiorcą makiet wydawniczych. Jeszcze przed ślubem Emilia i Henryk pracowali nad wydaniem bibliofilskiego albumu pod tytułem Piękne rodzinne miasto Juliusza Słowackiego z listów i poezji Wybór. Wyboru fragmentów wierszy poety dokonała Emilia. Tomik ilustrowany był wklejanymi własnoręcznie 6 fotografiami Hermanowicza, a wydany został własnym sumptem w nakładzie 1000 egzemplarzy. Publikacja odzwierciedlała zamiłowanie artysty do łączenia obrazów fotograficznych ze słowem poetyckim, które w okresie powojennym zaowocowało kolejnymi wydawnictwami. Bibliofilski nakład tomiku rozszedł się błyskawicznie i trzeba było dorobić drugie wydanie w większym nakładzie i z drukowanymi ilustracjami. Po wybuchu wojny w latach 1939-41 Hermanowicz prowadził pracownię fotograficzną w Muzeum Ziemi Krzemienieckiej, a od 1942 roku był współwłaścicielem zakładu fotograficznego Sztuka w Krzemieńcu. W tych ciężkich wojennych czasach grono artystów zgromadzonych w Krzemieńcu tworzyło krąg przyjaciół wspierających się nawzajem. Przyjaźnie zawiązane w tym mieście przetrwały długie lata. Jednym z takich przyjaciół był Jan Cybis, który uczestniczył jako wykładowca w kursach rysunkowego i ogniska wakacyjnego. Artyści wspólnie wędrowali w poszukiwaniu plenerów. Hermanowicz uwiecznił także malarza przy sztalugach, prawdopodobnie w jego domu w Sapanowie pod Krzemieńcem. Na przełomie lutego i marca 1942 roku hitlerowcy, którzy zajęli Krzemieniec w lipcu 1941 roku, zorganizowali w centrum miasta getto dla ludności żydowskiej. Zamknięto w nim około 8 tysięcy Żydów, którzy byli wykorzystywani do ciężkich prac. 10 sierpnia 1942 przystąpiono do likwidacji getta. Tego dnia rozstrzelano około 5 tysięcy osób. W następnych dniach odbywały się etapami kolejne masakry. W nocy na 2 września getto zostało podpalone. Do dzisiaj nie wiadomo, kto wzniecił pożar, czy Żydzi w samoobronie, czy oprawcy, aby zmusić ukrywających się do wyjścia z kryjówek. Hermanowicz utrwalił ten przejmujący obraz płonącego getta. W wyniku pożaru spłonęła zabytkowa część centrum miasta. W obliczu nasilających się ataków nacjonalistów ukraińskich na polską ludność cywilną Hermanowicz opuścił Krzemieniec we wrześniu 1943 roku, udając się na zachód. Rodzina zatrzymała się w Przemyślu, gdzie fotograf został zatrudniony w zakładzie fotograficznym Adama Wysockiego, znakomitego portrecisty, który pozostawił również wiele zdjęć dokumentujących życie Przemyśla. Wysocki to kolejna ciekawa postać w życiu Hermanowicza. Jedną z jego pasji, oprócz fotografii, był teatr. Występował jako aktor, reżyserował oraz tłumaczył sztuki. Kochał też maszyny, studiował ich budowę i za jedno z życiowych osiągnięć uważał uzyskanie patentu za wynalazek silnik spalinowy z wirującymi tłokami. Po zakończeniu wojny Hermanowicz zamieszkał w Krakowie, gdzie początkowo zatrudnił się w atelier Józefa Rosnera. Z tego okresu pochodzą zdjęcia ukazujące powojenny Kraków jeszcze ze śladami niemieckich umocnień. Fotograf uwiecznił także pierwsze prace restauratorskie na Wawelu. Na prezentowanej fotografii widoczne jest wzgórze wawelskie po wyburzeniu dawnego austriackiego szpitala dla rekonwalescentów. Również kolejne zdjęcie ukazuje pracę przy rozbiórce szpitala oraz klatki schodowej przy Baszcie Złodziejskiej, której w latach 1950-51 przywrócono wygląd sprzed XIX-wiecznej austriackiej przebudowy.
Oczywiście artysta nie zapominał o swoich ulubionych nastrojowych ujęciach. Natomiast znakiem czasu są fotografie przedstawiające bieżące wydarzenia w zmienionej rzeczywistości politycznej, jak obława na rynku głównym na czarnorynkowych handlarzy oraz uliczne napisy ukazujące stosunek krakowian do referendum ludowego. Hermanowicz współpracował z wieloma czasopismami. Jednym z nich był Przekrój, redagowany przez Mariana Eylię. Był on założycielem, wspólnie z Janiną Ipochorską, kabaretu Siedem Kotów, działającego w latach 1946-47. W kabarecie występowali zarówno przedwojenni artyści, jak Ludwik Sempoliński, aktor teatralny, rewiowy i filmowy, oraz młodzi, początkujący, jak Hanka Bielicka. Dla niej kabaretowy epizod w Siedmiu Kotach okazał się bardzo szczęśliwy. To tu poznała Bogdana Brzezińskiego, pisarza i satyryka, który stworzył dla niej postać Dziuni Pietrusińskiej, komentującej rzeczywistość sąsiedzką i ogólnospołeczną z pozycji paniusi miejsko-wiejskiej z dość poważnie zmąconym poczuciem własnych korzeni, jak scharakteryzował postać jej autor. Tą rolę Bielicka odgrywała przed publicznością i słuchaczami radiowego podwieczorku przy mikrofonie przez 25 lat. Siedem Kotów, ten pierwszy polski powojenny kabaret, powstał w listopadzie 1946 roku i istniał zaledwie jeden sezon, prezentując piosenki, lirykę, żart polityczny i skecze obyczajowe. Obok tekstów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w kabarecie prezentowane były także przedwojenne szlagiery, na przykład Czarna Mańka, wykonywana niegdyś w kabarecie Momus, czy Stefania Tadeusza Boja-Żeleńskiego. W pierwszym kabaretowym programie Gałczyński występował kilkakrotnie recytując swe wiersze. Kabaret został jednak szybko zamknięty. Jedną z gwiazd Siedmiu Kotów była Irena Kwiatkowska. Przyjechała ona do Krakowa na prośbę Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Antoniego Bogdziewicza, reżysera i scenarzysty. Gałczyński pisał specjalnie dla Kwiatkowskiej wiersze, piosenki oraz skecze. Aktorka wygłaszała słynne monologi Hermenegildy Kociubińskiej, była też sierotką lub żoną Wacia. Gałczyński był jednym z poetów, z którymi przyjaźnił się Henryk Hermanowicz. Fotograf wykonał kilka jego portretów, których niestety nie posiadamy w naszych zbiorach. Uwiecznił także kilkakrotnie Jana Kaczarę, dorożkarza ze słynnej Zaczarowanej dorożki, upamiętnionej wierszem przez Gałczyńskiego. W Krakowie Henryk Hermanowicz podjął też naukę w warsztatach młodych Instytutu Filmowego, krakowskiej filmówce. Była to pierwsza po II wojnie światowej forma szkolenia filmowego w Polsce, zorganizowana w Krakowie przez Antoniego Bogdziewicza w maju 1945 roku. Siedziba warsztatu mieściła się przy ulicy Józefitów 16, gdzie organizowano otwarte wykłady, projekcje filmowe i dyskusje, w których uczestniczyli m.in. Konstanty Ildefons Gałczyński, Stefan Kisielewski, Czesław Miłosz, Andrzej Panufnik, Jerzy Skarżyński i Kazimierz Wyka. Po przeszkoleniu w warsztatach młodych Hermanowicz rozpoczął pracę w filmie na stanowisku asystenta reżysera, a potem operatora w krakowskiej wytwórni filmów oświatowych w zespole Poprad. Współpracował także z Polską Kroniką Filmową. Hermanowicz był autorem zdjęć do kilku film krajoznawczych, m.in. Płyniemy z drzewem z 1947, Cement i Wielkopolska z 1950, Młodzi Konstruktorzy z 1952, czy Mazury z 1954. W 1950 roku powstał też film oświatowy Pustynia Błędowska o leżącym na zachodniej krawędzi Jury Krakowskiej największym obszarze lotnych piasków w Polsce i w Europie. Od początku XX wieku pustynia wykorzystywana była jako poligon wojskowy. Podczas I wojny światowej ćwiczył na niej batalion pomocniczy piechoty legionowej. W okresie międzywojennym pustynię wykorzystywała do ćwiczeń piechota i artyleria Korpusu nr 5 w Krakowie, a w czasie II wojny światowej służyła jako poligon niemieckim lotnikom.
Pustynia Błędowska jednak służyła nie tylko wojsku. Postrzegano ją również jako potencjalną, ogromną kopalnię odkrywkową piasku. To właśnie stąd poprzez linię szynową powstającą w ramach planu sześcioletniego wywożone miały być tony piasków i dostarczane do zagłębia węglowego. Prace nad przeprowadzeniem z pustyni dróg do kopalni węgla podjęła organizacja Służba Polsce. Jednak z tego planu szybko zrezygnowano, a w latach 50. XX wieku część pustyni zaorano i obsadzano wierzbą ostrolistną oraz sosną. Henryk Hermanowicz był także operatorem filmów zachęcających do zwiedzania atrakcji turystycznych i zabytków polskich miast. Takimi filmami był Kazimierz, Miasto Polskiego Renesansu z 1954 roku, a w 2 lata później Miasto na Siedmiu Wzgórzach, reportaż z Sandomierza nad Wisłą według scenariusza Jarosława Iwaszkiewicza. W trakcie realizacji filmów w różnych zakątkach kraju Hermanowicz nie rozstawał się z aparatem, co zaowocowało nowym zbiorem fotografii polskiego krajobrazu. Zdjęcia te drukował w licznych folderach turystycznych, plakatach, książkach, czasopismach, między innymi w Przekroju, Tygodniku Powszechnym, Kulturze, Dzienniku Polskim, Słowie Powszechnym, Trybunie Literackiej, Mówią Wieki, a przede wszystkim w nieistniejącym już Tygodniku Turysta, który umieszczał chętnie jego eseje fotograficzno-krajoznawcze. Współpracował także z wieloma wydawnictwami regionalnymi o tematyce krajoznawczej. W latach 1948-49 Hermanowicz dokumentował zabytki i krajobraz ziem odzyskanych. Związane to było z próbami reaktywowania Liceum Krzemienieckiego w regionie mazursko-warmińskim. Pedagodzy oraz absolwenci i uczniowie liceum, którzy ocaleli mimo wielkich strat zadanych w czasie dwóch okupacji Kresów Wschodnich, przekonani o wyjątkowości placówki, uważali za swój obowiązek kontynuowanie misji liceum. Inicjatywę z zapałem wspierały władze w regionie warmińsko-mazurskim. Kompleks licealny miał być zlokalizowany na terenie 3 powiatów – szczycieńskiego, kępczyńskiego oraz mrągowskiego. Na główną siedzibę liceum, z uwagi na istnienie odpowiednich obiektów, wybrano Szczytno, a niegdysiejsze sukcesy kółka fotograficznego w Krzemieńcu zachęciły komisję organizacyjną do stworzenia projektu odpowiedniej pracowni, którego autorem był Henryk Hermanowicz. Pracownia ta, oprócz nauki fotografii artystycznej i sztuki filmowania, miała tworzyć dokumentację fotograficzną regionu, utrwalić wydarzenia z życia liceum, a także produkować pomoce naukowe. Centrum kształcenia rolniczego miał być Kętrzyn, w którego pobliżu usytuowanych było wiele gospodarstw przewidzianych do przejęcia przez liceum. Konieczność rozwijania oświaty rolniczej skłoniła autorów projektu do postulowania stworzenia w Kętrzynie także seminarium dla nauczycieli niższych szkół rolniczych. Częścią liceum miała być także placówka badawcza nazwana w projekcie Instytutem Naukowym z siedzibą początkowo w Szczytnie, a po remoncie zamku w Lidzbarku Warmińskim. Jej pracownicy mieli prowadzić badania z zakresu archeologii, historii, etnografii, gospodarki i przyrody regionu Warmii i Mazur. Ich wyniki publikowałoby wydawnictwo Instytutu. Dobrze początkowo rokujące starania napotkały na ogromne trudności w 1948 roku, a rok później zostały ostatecznie zastopowane. Projekt wymagał olbrzymich nakładów finansowych, a do tego zakładał daleko idącą autonomię liceum warmińsko-mazurskiego, co oczywiście nie mogło się podobać ówczesnym władzom. W 1950 roku Hermanowicz powrócił na stałe do Krakowa po 2 latach spędzonych w Szczytnie. W drugiej połowie lat 50. fotograf rozpoczął pracę nad wydawnictwami albumowymi. Pierwszym był nieduży, broszurowy albumik Kraków nocą, zawierający nocne zdjęcie miasta i wybór poezji o Krakowie. W 1950 roku ukazał się najbardziej znany album, 4 pory roku, zawierający 160 zdjęć Krakowa, rozpisanych na zmienne nastroje upływającego czasu i tworzących portret miasta.
wielokrotnie wznawiany, doczekał się w sumie 190 tysięcy nakładu. Jak pisał w wstępie do niego Jerzy Banach, był to nie katalog fotografii zabytków dawnej stolicy, lecz opowieść o jej uroku odwiecznym i trwałym, a zmiennym tylko dzięki światłu. Autor zaś umieścił w nim dedykację. Obraz Krakowa, narysowany sercem i soczewką, przekazuje rozmiłowanym w pięknie tego miasta. W albumie Cztery pory roku Kraków został pokazany jako pełne zabytkowych budowli, nietknięte wojną miasto, idealnie istniejące poza czasem. Człowiek pojawiał się na zdjęciach raczej na drugim planie, z reguły starszy, zestrojony z klimatem miejsc. W wywiadzie dla miesięcznika Foto w 1976 roku Hermanowicz tak mówił o fotograficznej fascynacji Krakowem. Kraków jest najczęstszym tematem mojej twórczości. Nie chodzi tu oczywiście o fotografię dokumentalną, którą też naturalnie się zajmuję, ale o oddanie nastroju miasta, jego fragmentów. Jeden i ten sam motyw jest co dnia inny. Inny wywołuje nastrój. Muszę przyznać, że zdjęcia Krakowa, który jest niewyczerpanym źródłem inspiracji, robię ze szczególnym zamiłowaniem. O tym, że Hermanowicz przez całe życie niestrudzenie dokumentował obraz Krakowa w różnych porach roku, dnia i nocy, zmiennej pogodzie i oświetleniu, że często wracał w te same miejsca, które oczywiście za każdym razem były inne, o tym świadczy zgromadzona w muzeum kolekcja. W kręgu zainteresowania Hermanowicza znalazła się również budowana od podstaw dzielnica Nowa Huta. Choć tu jego idea fotografii ojczystej, jego sposób utrwalania obrazu ukochanej ojczyzny bywał wykorzystywany jako narzędzie propagandy. Szczególnie wyidealizowane kadry, monumentalne ujęcia architektury industrialnej czy kontrasty, które służyły ideologicznej dydaktyce. Jednak w posiadanym przez nas zbiorze wiele jest kadrów, z których przebija i humor sytuacyjny, i wrażliwość obserwacji, i bystre oko fotoreportera, ukazujące mniej propagandowe oblicze młodej dzielnicy. W latach 60. XX wieku ukazują się kolejne publikacje. W 64. w Krainie Skał i Zamków, bogato ilustrowany album o zamkach i skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, do którego tekst napisał Stanisław Pagaczewski. W 1966. Brzegami Popradu we współpracy z literatem Januszem Rożko, a w 68. Dolina Prądnika, do którego teksty napisał sam Henryk Hermanowicz. Był on również autorem tekstów do albumu Nad jeziorami polskich Tatr z 1972 roku. Teksty te powstały nie na zasadzie relacji w stylu przewodnikowym, fotografa turysty, lecz były chęcią podzielenia się z czytelnikiem obserwacją i nastrojem w przeżywaniu piękna krajobrazu, refleksją i impresją. W 1988 roku ukazał się kolejny album o tematyce tatrzańskiej – Tatry. Ta publikacja, zawierająca wiele oryginalnych ujęć tatrzańskich krajobrazów, utrzymanych w modernistycznej poetyce, z licznymi zbliżeniami i ekspresyjnymi przeskalowaniami pierwszego planu, uzupełniona została wierszami Jalu Kurka. Serdecznym przyjacielem Henryka Hermanowicza był poeta Władysław Broniewski. Wspólnie wędrowali, dużo rozmawiali i snuli plany wydawnicze. W 1955 roku odbyli podróż wzdłuż brzegu Wisły, od jej źródeł aż do Gdańska. Dla Broniewskiego wędrówka była inspiracją dla poematu Wisła. Hermanowicz stworzył wówczas fotografie ukazujące piękno nadwiślańskich krajobrazów i przyrody, które miały posłużyć do wspólnego wydawnictwa. Niestety śmierć poety częściowo przekreśliła te plany. W 64 roku ukazała się publikacja zawierająca zdjęcia tylko z Doliny Dolnej Wisły, nosząca tytuł Nad Mazowsza równiną otwartą. W albumie tym przepiękne czarno-białe fotografie Hermanowicza znakomicie współgrają z poezją Władysława Broniewskiego opiewającą piękno polskiej ziemi. Przez całe lata Hermanowicz niestrudzenie wędrował z aparatem, będąc aktywnym członkiem PTTK-u.
Zakupione w tym roku fotografie są plonem wypraw w różne zakątki dawnego województwa krakowskiego. Wśród nich znajdują się i zdjęcia krajobrazowe, wiejskie pejzaże czy widoki miast i miasteczek, takich jak Bochnia, Myślenice, Nowy Sącz, Jaworzno, Chrzanów, Skawina, Gdów, Tarnów, Zakopane, Oświęcim, Limanowa, Muszyna, Krynica, Piwnicze, Na, Szczawnica, Nowy Targ, Żywiec i wiele, wiele innych. Wiele z nich ukazuje życie i pracę mieszkańców tych okolic. Możemy również zobaczyć urlopowiczów i kuracjuszy spędzających wakacje w małopolskich Zdrojach i miejscach letniskowych, a także turystów i przewodników na górskich szlakach. Wśród kadrów znajdują się portrety napotkanych w czasie wędrówek ludowych twórców, malarzy na szkle, rzeźbiarzy, ceramików i garncarzy. Między innymi malarza prymitywisty Nikifora, garncarza Bielińskiego, ceramika Jana Reczkowskiego oraz Felicji Curyłowej, artystki z Zakliczyna. Hermanowicz chętnie fotografował także zwyczaje ludowe czy obrzędy kościelne, między innymi pucheroki, góralski karnawał, procesję Bożego Ciała czy krakowski odpust Emaus, konkurs szopek, harce lejkonika. Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku Hermanowicz stworzył cykl fotografii pod tytułem Horrible Sensu, czyli Strach pomyśleć. Seria ta znana jest też jako fotografika. Są to prace mające charakter surrealistycznego żartu. Są one kolażem fotografii i elementów graficznych, stanowią więc dosłowne potraktowanie słów mistrza Bułhaka. W pracach tych Hermanowicz połączył obskurne tym razem motywy krakowskich podwórek, piwnic, oficyn i składów z graficznymi motywami, często groteskowymi, bazyliszka, zabłąkanego ducha czy starego ubrania udającego wisielca. Artysta wykorzystał rozmaite drzeworyty. Na przykład na prezentowanych tu pracach widzimy przedstawiciela szczepu skiapodów, czyli cienistych stóp. Jest to jeden z drzeworytów przedstawiających przedstawicieli mitycznych ludów zamieszczony w Kronice Świata Hartmana Schedla wydanej w Norymbędze w 1493 roku. Obok zaś kot spoglądający ze szczytu schodów to łubok, rosyjska grafika ludowa. W tym samym czasie powstał też drugi cykl fotografii pod tytułem Szuflada o bardziej abstrakcyjnych fotogramach, których niestety nie posiadamy. Henryk Hermanowicz nie tylko tworzył fotografie, był także ich kolekcjonerem. Kolekcjonując starą polską fotografię, myślał o zorganizowaniu dydaktycznej wystawy obrazującej rodzaje i rozwój technik fotograficznych od dagerotypu po techniki współczesne. Marzył także o napisaniu rodzimej historii fotografii w ujęciu anegdoty, plotki i obyczaju. Niestety tych planów już nie zrealizował. Zmarł w Krakowie 31 maja 1992 roku. W pamięci bliskich i znajomych przetrwał jako człowiek skromny, pracowity, obdarzony poczuciem humoru, chętny do pomocy. Józef Dużyk, pisarz i jego wieloletni przyjaciel, napisał o nim: człowiek wielkiego serca, uczynny, zakochany w Krakowie, w którym znalazł wieczne schronienie i odpoczynek. Dzięki zakupowi obecnej części zespołu negatywów i odbitek fotograficznych Henryka Hermanowicza, Muzeum Krakowa znalazło się w posiadaniu pełnej kolekcji jego dzieł, od fotografii pejzażu i architektury, przez portrety, zdjęcia fotoreporterskie, po fotografię artystyczną, a nawet projekty pocztówek, zarówno widokówek, jak i okolicznościowych kartek z ułożonymi przez artystę kompozycjami kwiatowymi. Umożliwi to zarówno pracę badawczą, popularyzację twórczości Hermanowicza, jak i ochroni spuściznę przed rozproszeniem i zaginięciem, co stało się już losem wielu innych kolekcji. Nie oznacza to oczywiście, że proces uzupełnienia zbioru został zakończony. Mamy nadzieję, że w nadchodzących latach uda nam się nabyć brakujące, tym razem pojedyncze, cenne, autorskie odbitki, jak chociażby wspomniane wcześniej portrety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego czy fotogramy z serii Szuflada.
a tymczasem wszystkich zainteresowanych fotografiami Henryka Hermanowicza zapraszamy do cyfrowego Tezaurusa, gdzie już znajdują się jego prace krakowskie, a wkrótce po opracowaniu i cyfryzacji zaczną trafiać kolejne partie obiektów zakupionych w tym roku. Dziękuję za uwagę.